Hej, hej, z tej strony Emi, a przed nami nowa seria na moim kanale, o której już myślałam od jakiegoś czasu. Jest to seria, w której będę recenzować gry, które już ukończyłam na moim kanale. Więc jest to w pewnym sensie taka trochę seria łącząca się z recenzjami filmów i książek, ale z jakiegoś powodu stwierdziłam, że zrobię osobną serię, no bo jednak gry to jest trochę co innego. No i na razie, jako że na moim kanale mam od cholery rozpoczętych gier i tylko jedną, którą zakończyłam, no to dzisiaj w tym pierwszym odcinku zabieram się za Life is Strange Before the Storm. Kolejność trochę pokręcona, to znaczy grałam w nie dla siebie w odpowiedniej kolejności, z tym, że później zaczęłam nagrywać obie i po raz pierwszy już before. I wtedy chciałam po prostu jak najszybciej dowiedzieć się, co jest dalej, a pierwsza część idzie trochę wolniej, dlatego nadal jej jeszcze nie skończyłam. No ale tamta też kiedyś na pewno się pojawi. Ogólnie planuję tutaj bardziej skupić się na grach, które mają fabułę, które się kończą, ale może też kiedyś się zabiorę za Simsy i inne tego typu gry, nie wiem. Ogólnie Life is Strange jest moją, no nie wiem czy ulubioną, ale na pewno jedną z dwóch najukochańszych gier. Bardziej mówię tu o pierwszej części niestety, jednak Before the Storm też jest fajną grą, chociaż już dla mnie trochę mniej, ale ja po prostu traktuję te gry jako taką jedną historię. Więc jest to gra, mówię o Before the Storm, która wyszła w 2017 w sierpniu, czyli już gdzieś tak z półtora roku będzie. Chociaż w sumie spolszczenie wyszło dopiero niedawno, bardzo niedawno. Jest to historia przed Life is Strange, w której, no powiedzmy tak, w skrócie, główną bohaterką była Max. No a Chloe jakby tylko już taką bardziej drugoplanową. No i jakby takim najważniejszym wydarzeniem w całej grze było po pierwsze cofanie w czasie i jakby z tym związany sztorm, który tam mógł całe miasto zniszczyć. No i jakby ta gra skupia się na Chloe, która teraz jest tutaj właśnie główną bohaterką. Max nie ma wcale, chociaż jest jej bardzo dużo w pamiętniku Chloe, która po prostu często o nim myśli, wspomina w taki bardziej gorzki sposób, bo jest zła, że Max ją zostawiła i wyjechała, że się z nią nie kontaktuje. No i w tej części nie ma fantastycznych wątków. Chociaż szczerze mówiąc, ludzie spodziewali się, że będzie coś na przykład związanego z jakąś mocą Rachel na przykład. Tak więc myślę, że to jest taka duża, duża różnica, bo w pierwszej części jakby z jednej strony było tam bardzo dużo, w większości było to po prostu takie zwykłe ludzkie życie. Ale oprócz tego właśnie no, był też wątek fantastyczny, tak? Cofanie czasu, jakiś tam właśnie sztorm, który wziął się z mocy, tak naprawdę jakby był taką odpowiedzią na zbyt częste używanie mocy. A tutaj tego po prostu nie ma. I muszę przyznać, że trochę mi tego szkoda. Inaczej, jak grałam, to ciągałam się w historii i to było całkiem fajne. Chociaż muszę przyznać, że jak były momenty, w których na przykład żałowałam, że podjęłam jakąś decyzję, to wtedy naprawdę cholerę brakowało tego, że nie można cofnąć czasu. Plus też w jedynce było fajne to, że można było nie tyle cofać czas, żeby zmienić swoją decyzję, ale też po to na przykład, żeby móc przejść całą grę, zobaczyć, jakie są różne możliwości. Chociaż to bardziej działało na takie decyzje w tym momencie, bo na takie, gdzie konsekwencje były dalsze, to jednak nie dało się. I to naprawdę było fajne, ale nie wiem, jakoś bardzo mi tego nie brakowało. Takim zamiennikiem, chociaż ja bym tego nie nazwała zamiennikiem, ale no w sensie, że pojawiło się to zamiast tego. Ale to jest całkiem inna rzecz. Mianowicie chodzi o Chloe, która chciałam być potrafi, tak? Wspaniała zdolność.
która często właśnie kłóci się z różnymi postaciami. Czy to z takimi, które są jej bliższe, ale jednak nadal się kłóci, bo czegoś tam chce, albo z takimi, których w sumie nie zna. W każdym razie są to takie scenki, w których trzeba bardzo szybko podejmować decyzje, jakby słuchając tego, co mówi dana postać, domyślać się, co powiedzieć, żeby wygrać taką słowną bitwę z tą drugą postacią. I myślę, że to było dość upierdliwe, szczególnie dla mnie, kiedy grałam to jeszcze po angielsku, więc jakby też trzeba było trochę czasu, żeby się zastanowić, co to znaczy, a nie tylko od razu wybierać. Nie wiem, jakby to było, gdybym zagrała w tę grę po polsku, bo jeszcze tego nie robiłam, ale nie wiem, jakoś nie przepadałam za tymi rozmowami, chociaż z drugiej strony trzeba im przyznać, że właśnie dzięki temu, że to było na czas, trzeba było, no to była taka trochę adrenalinka, tak? Trzeba było się właśnie trochę zastanowić, co zrobić, ale szybko się decydować, bo inaczej do widzenia. I na przykład jak byłam wkurzona, kiedy przegrałam, albo jak się cieszyłam, kiedy czasem udało mi się wygrać. Więc mimo wszystko myślę, że to było takie całkiem sympatyczne. Kolejna rzecz, taki myślę mocny zamiennik. W pierwszej części mieliśmy takie kolekcjonowanie zdjęć zrobionych przez Max, natomiast tutaj mamy graffiti. I powiem tak, jakby ja osobiście kocham robić zdjęcia, uwielbiam, natomiast graffiti kompletnie mnie nie kręci, dlatego właśnie z tego powodu mogę powiedzieć, że to bardziej pasowałoby do mnie, jak i ogólnie charakter Max, więc no ona też była mi po prostu bliższa, więc też jakby pierwsza część jest mi bliższa. Ale plusem graffiti jest to, że dzięki temu można wybierać między dwoma graffiti, bo jakby, no, kiedy Max robi zdjęcie czemuś, to no, po prostu albo robi, albo nie robi, tak? W końcu nie może sobie kadru ustawić zwykle. Natomiast tutaj, no, Chloe sama może wybrać, co chce narysować. Dlatego to jest takie fajne też, że można sobie popatrzeć, która odpowiedź jest jaka, jakie tam... Czasem są naprawdę takie fajne, ostre albo zabawne teksty, jakieś przerobione cytaty na przykład. Tak więc całkiem sympatyczne to dla mnie było. Kolejna rzecz, czyli pamiętnik, nie wiem jak to nazwać, niech będzie pamiętnik, o którym już wspominałam. Jest to coś, co właśnie łączy te części. Z tym, że w drugiej części tak naprawdę Chloe wszystkie te swoje notki jakby dedykowała Max, która ich nie mogła zobaczyć, ale no zwykle się mówi jakiś tam mój drogi pamiętniczku, czy w ogóle nic się nie pisze, jeśli to jest takie dojrzalsze, natomiast tutaj to są listy, ale nie listy, bo ona ich nigdy nie dostanie. No a w pierwszej części po prostu Max sama sobie pisała jakieś tam różne wspomnienia i to jest coś, co cholernie im się podobało w obu grach. Tak naprawdę dla niektórych może to się wydawać nudne, nie wiem. Ja natomiast jakby tak mocno wsiąknęłam w ten świat, że dla mnie każdy moment, który mogę w nim spędzić, jest marzeniem. Dlatego bardzo lubiłam to czytać, bo jakby po pierwsze, znaczy no zwykle wiadomo, to były jakby opisane te wydarzenia, które widzieliśmy wcześniej w grze, w których braliśmy udział. Ale jednocześnie są tam też na przykład momenty, w których pojawiają się jakieś informacje, których nie było w grze, które skądś tam główna bohaterka wzięła, więc też można właśnie dowiedzieć się czegoś nowego, co czasem też może się przydawać do rozgrywki. I druga rzecz to taka, że wtedy główna bohaterka danej gry opowiada swoimi oczami to, co widziała i czasem też ocenia, jak ona to odbiera. I to jest dla mnie, myślę, bardzo fajne, bo tak naprawdę jakby to jest taki trochę narrator w pewnym sensie. Ja bardzo zawsze uwielbiam filmy, w których jest narrator, chociaż niewiele jest takich filmów. Dlatego też tutaj mogę po prostu zobaczyć, jak daną sytuację ocenia właśnie główna bohaterka. I dlatego lubię czytać te wzmianki. I takim smaczkiem jest to, że kiedy mamy na przykład jakieś sny, bo wszelkie koszmary, takie majaki są czymś, co łączy obie części, chociaż w drugiej jest tego więcej, jednak w pierwszej jest to dość mocne, ale takie bardziej tylko w jednym momencie.
Kiedy ktoś ogarnie i faktycznie zajrzy sobie do notesu w tym momencie, w którym mamy jakiś sen, to wyraźnie, często właśnie zmieniają się te wszystkie notki. Mamy tam na przykład informacje o, no jakieś tam czasem właśnie takie psychodeliczne, takie bardzo właśnie pokręcone informacje, nieprawdziwe, bo prawdziwe tylko dla tego świata fantazji. No i na przykład jakieś zdjęcia takie bardzo pokręcone, takie właśnie na pograniczu jakiegoś snu i jakiegoś takiego bardziej koszmaru. I właśnie można też na przykład jakieś SMS-y sobie poczytać i te SMS-y również na przykład są pokręcone dziwne. No i jeśli już wspomniałam o snach, to to jest taki ważny motyw w obu częściach, choć w drugiej myślę bardziej. Więc mamy sobie Chloe, która bardzo często miewa koszmary, w których widzi swojego zmarłego ojca. Jakby te sny nie są same w sobie złe, bo ona cieszy się, że może chociaż we śnie przebywać ze swoim ojcem. Jednak one zwykle pod sam koniec zamieniają się właśnie w koszmary. Choćby, nie wiem, jakiś kruk, który tam lata i wydziobuje ojcu głowę. Albo kiedy sobie w płonącym samochodzie robią kiełbaski. A to jest jakby ten rekwizyt, tak? Bo ojciec zginął w wypadku samochodowym, więc to tym bardziej strasznie się kojarzy. Ja jestem osobą, która uwielbia wszelką psychodelę. Dlatego bardzo to doceniam, chociaż uważam, że w pierwszej części ta psychodela pod koniec gry była o wiele mocniejsza, ale to też doceniam i naprawdę wszelkie te fragmenty, w których Chloe miała jakieś takie pokręcone sny, mi się cholernie podobały. No i ogólnie czytałam gdzieś taki zarzut, mianowicie to, że jakby obie części są grami, które jakby każą nam wybierać różne decyzje, ale jednocześnie w drugiej części, i też to zauważyłam, jakby mamy mniejszy wpływ na to, co się dzieje w grze. Mimo wszystko, mimo że to nie jest taka gra, w której no, dużo się, nie wiem, chodzi, biega, strzela, tam trzeba jakieś pokonywać te, nie wiem, przeszkody, to nie jest ten rodzaj gry, ale mimo wszystko w pierwszej części było tego więcej. Choćby sceny, w których trzeba było uciec przed jakimiś tam niebezpieczeństwami, kiedy był sztorm. Natomiast w drugiej części faktycznie nasze wybory mają mniejsze znaczenie. Jakby gra się opiera tak naprawdę na wybieraniu odpowiedzi i na chodzeniu. No bo jeśli się nawet przegra jakąś pyskówkę, chociaż to też zależy, bo są takie, w których które są po prostu jakimś tam dodatkiem, ale są też takie, które są ważne dla fabuły. I takie, które są ważne dla fabuły, choćbyśmy nie wiem jak bardzo zlamili taką pyskówkę i tak nagle ten ktoś, nie wiem, powie dobra, cokolwiek i tak udaje nam się przejść dalej. Bo tu nie ma jakby czegoś takiego, że trzeba wrócić i zrobić coś od nowa, jak się przegrało. Ja jestem osobą, która uwielbia takie gry, więc dla mnie to nie jest zarzut. Wszelkie gry, nie wiem, na przykład visual novel, gdzie trzeba po prostu sobie łazić i klikać, znaczy nawet nie łazić, klikać dialogi, cokolwiek. Ale jednocześnie rozumiem, że są tacy, dla których to może jest trochę za mało. No, ale jak już jesteśmy przy właśnie wszelkich wyborach, to tak naprawdę to jest to, za co pokochałam najbardziej całą grę. No może poza fabułą, ale to też się łączy, bo jakby gdyby nie podobała mi się fabuła, w sensie postaci, ich dylematy, ich historie, to też pewnie aż tak by mnie zachwycało to, że mam wybierać. Bardzo, bardzo lubię właśnie gry tego typu. Ja to nazywam tak naprawdę takimi filmami, książkami, bo mamy bardzo, bardzo rozbudowaną fabułę. Taka trochę powieść interaktywna w tym sensie, bo jednocześnie obserwujemy bardzo wiele.
No a do tego możemy też wybrać różne właśnie decyzje, bo jakby nie było, są też ważne decyzje w tej grze, które sami podejmujemy. Uwielbiam po każdym epizodzie te podsumowania, gdzie widać, jakie odpowiedzi wybraliśmy, a jakie tam były inne możliwe. I przy głównych wyborach jakby od razu wiemy, w trakcie gry jesteśmy postawieni przed wyborem, natomiast przy tych małych wyborach dodatkowych czasem zdarza się tak, że ktoś jakby nie wybrał, bo nie wiedział, że coś jest dostępne, ale gra to potraktowała jako, że wybrał, że tego nie chce. Więc pod koniec można było dowiedzieć się czasem, hej, a gdzie jest ten fragment, bo ja tego nie pamiętam. I to też jest naprawdę bardzo fajne, że można właśnie tak ominąć jakieś małe szczególiki, które nie są może ważne dla gry, ale mimo wszystko dodają takich smaczków po prostu. A jeśli chodzi o główne wybory, to były takie momenty, w których naprawdę miałam dylemat, spory. Albo były też takie, w których od razu wiedziałam, co chcę wybrać, wiedziałam, że to jest to właściwe według mnie, ale wybór był na tyle ciężki, że i tak było mi trudno kliknąć odpowiedni wybór. Jakby tego typu gry, to są takie gry, które ja określam, że one mnie przeczołgały i naprawdę lubię takie rzeczy, serio. Uwielbiam właśnie wszelkie takie trudne tematy, trudne wybory, szczególnie, że no, gra ma to do siebie, że możemy sami wybrać, co będzie dalej. Więc to jest taka przewaga nad filmami, książkami. No ale tak przechodząc już do fabuły. Z jednej strony fabuła jest o wiele lżejsza od tej z poprzedniej części gry, bez wątpienia. I to też jest takie dość dziwne. Z jednej strony ja uwielbiam ciężkie historie, więc żałuję, że ta jest lżejsza. Ale z drugiej strony, kiedy już gram, kiedy jestem tam w tym świecie, w tym momencie, to nie przeszkadza mi to, bo podoba mi się charakter Chloe. To znaczy, nie wiem, ciężko byłoby mi chyba z nią wytrzymać na żywo, ale jako postać w grze jest bardzo ciekawa, chwilami irytująca, chociaż już mniej niż w pierwszej, bo myślę, że jednak Rachel przejęła rolę tej wkurzającej, w sensie wkurzającej przy podejmowaniu głupich decyzji. Ja to tak odbieram, ale fajne jest to właśnie ten taki przeskok. W pierwszej części mamy Max, która jest nieśmiała, cicha, spokojna, chociaż też czasem potrafi robić głupie rzeczy, kiedy ją Chloe namówi, ale jest całkiem inną postacią, natomiast Chloe jest taka dzika, wybuchowa, ostra, szalona, pyskata, taka bardzo żywa, dlatego to jest fascynujące patrzeć, jak główna postać zmienia całkowicie klimat gry. Bo choćby nie wiem, jak ciężkie jakieś sceny da się, to nadal wystarczy jakiś jeden, nie wiem, komentarz Chloe, albo nawet jej sposób, w jaki ona na to patrzy, sprawia, że od razu gra ma no, taki lżejszy klimat. No i ogólnie jako, że ta gra opowiada o tym, co było przed, co jest dość logiczne, bo biorąc pod uwagę zakończenie pierwszej części i to, że od nas zależy, jak się skończyło wszystko, nie dało się już raczej za bardzo robić drugiej części, w sensie kontynuacji, dlatego mamy coś, co było przed. No i dlatego z jednej strony jest sporo różnych faktycznych historii, postaci, które dostały dodatkowe jakieś tam opisy, dodatkowe cechy, które pozwalają nam lepiej poznać te postaci, ten świat, co jest dla mnie absolutnie przewspaniałe, bo myślę, że właśnie prequele po to istnieją, tak? Jako, że nie można poszaleć, co było dalej, to trzeba po prostu dodać coś, żeby świat był pełniejszy. Ale jakby to jest takie też dla mnie podwójne. Z jednej strony jest sporo właśnie dodatkowych historii, a jednocześnie jest też sporo takich, które mogły zostać zrobione, ale nie zostały. I też wiem, że ludzie inni też pisali w komentarzach, że odbierają to tak samo. To znaczy gra skupia się tak naprawdę na Rachel i o niej dowiadujemy się sporo, choć nadal nie wszystko, bo jakby biorąc pod uwagę, że ona nie jest główną bohaterką, więc nie mamy jej notesu, nie mamy jej myśli w głowie,
tylko po prostu podąża za Chloe w jakichś tam przygodach. Więc nadal nie wiem o niej wszystkiego i ja bym chciała jeszcze 150 kolejnych części, chociaż no na razie zapowiedzieli, że nie, różnie to bywa, ale niestety powiedzieli, że nie. Tak więc nie wiem, jak na to spojrzeć, ale coś, co mnie najbardziej boli, jest to całe, nie wiem, czy to tak świadomie jest zrobione, czy jak, no chyba świadomie, ale chodzi mi o relacje Rachel z Chloe i z Frankiem, bo jakby sam fakt, że w grze możemy wybrać, czy Chloe będzie w romantycznej relacji z Rachel, czy też nie będzie, czy będą tylko przyjaciółkami, sprawia, że robi się z tego taki trochę bałagan, bo ciężko jest tworzyć coś uniwersalnego, bo są też sceny, które są identyczne bez względu na nasze wybory. I wtedy tak naprawdę ciężko jest budować ich relacje, mając jakby dwa przeciwne wybory i trzeba to złączyć w jedno. Tak więc w grze jest jakby, nie jest powiedziane, że Frank w jakiś sposób był związany z Rachel. I tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że Chloe do końca nie wiedziała, znaczy do końca, no dopiero w pewnym momencie pierwszej części dowiedziała się o tym, że oni byli razem, chociaż no wtedy myślę, że oni jeszcze nie myśleli o tym, że powstanie ta druga część, ale tak naprawdę spodziewałam się czegoś takiego, że może one zerwą ze sobą i wtedy fakt, że Rachel związała się z Frankiem, będzie mniej bolesne. No chyba, że to miało być takie nawiązanie do tego, że matka Rachel jakby nie potrafiła zbudować takiej trwałej relacji. Było powiedziane, że chciała więcej i więcej od życia, więc może to ma też tak nawiązywać, ale jakby zabolało mnie to, szczerze mówiąc, bo Rachel przez całą grę była naprawdę świetną postacią. Serio, tak naprawdę bardziej nawet poświęcała się chwilami dla Chloe, niż to Chloe robiła dla Max w pierwszej części. A tu nagle mam traktować ją jak kogoś, kto zdradza w związku i tak trochę bolało mnie to. Mamy jeszcze Wiktorię, chociaż to jest naprawdę niewiele, ale i tak mnie to ucieszyło. Lubię bardzo wszelkie złożone postaci, które mają właśnie taki ciężki charakter z jakiegoś powodu, z powodu jakichś zachowań, nie wiem, wydarzeń, czegokolwiek w swoim życiu wcześniejszym, czy ze względu na charakter właśnie. Dlatego bardzo lubię Wiktorię jako taką postać. Nie jako kogoś, kto jest fajny, ale kogoś jako ciekawą postać. I też jest właśnie trochę powiedziane o jej zachowaniu w pierwszej części. Tutaj myślę, że to jest też dość właśnie dodane, no bo choćby scena, w której Wiktoria ma grać w przedstawieniu, ale to też zależy, bo z tego co wiem, są dwa wybory, zależnie od naszych tam podejmowanych decyzji, ona od razu będzie grała w tym przedstawieniu albo nie. No i widać wtedy, jak ona się czuje niepewnie, jakby kiedy nie gra w przedstawieniu, robi wszystko, żeby w nim zagrać, a kiedy w nim gra, nie chce tego, bo zaczyna dopiero wtedy wahać się, czy może to był dobry wybór, że może ona się do tego nie nadaje, jest taka niepewna siebie, mimo że pokazuje na zewnątrz, że jest całkiem inna. No i jakby nadal jest dość taką mroczną postacią, bo to, żeby podać komuś środki nasenne tylko po to, żeby zagrać w przedstawieniu, no myślę, że jednak środki nasenne to jest coś, z czym trzeba po prostu uważać, szczególnie jak się nie zna za bardzo tej osoby, nie wie się, czy na coś choruje. Dlatego no to było takie dość mroczne, ale mimo wszystko cieszę się, że cokolwiek pojawiło się o tej postaci, chociaż no niezbyt wiele. Postać, którą uwielbiam najbardziej z całego tego uniwersum, czyli Nathan. I znowu, nie jest moją ulubioną postacią jako ktoś, kto jest taki miły, tylko jako ciekawa postać. Uwielbiam wręcz to, co było o nim powiedziane w pierwszej części. Sprawia, że jest najbardziej złożoną postacią. Jego relacja z ojcem, który był świrem i przez to on też jakby ciężej było mu stać się kimś normalnym.
ta cała presja postawiona na to, że on jest bogaty, z dobrej rodziny, chociaż no, niektórzy mu tego zazdrościli, to też myślę była jeszcze większa presja. I jakby to jest bardzo ciekawy zabieg, bo w pierwszej części mamy już jakby koniec tej, jakby całą tą drogę, jaką on przeszedł do bycia kompletnym świrem, który strzela do kogoś i robi wiele innych strasznych rzeczy. A Before the Storm jest postacią, która takim żałosnym dzieciaczkiem, z którego wszyscy drwią, który boi się w ogóle zareagować, którego krzywdzą, któremu niszczą zeszyty, którego chcą pobić, z którego wszyscy się śmieją, który dostaje jakąś gównianą rolę w przedstawieniu. I naprawdę podobało mi się to, bo byłam na pewno bardzo, bardzo zaskoczona, ale to miało swój sens, kurczę, bo tak naprawdę często właśnie tak jest, że jak ktoś dostał kopniaka od życia, to później właśnie sam zaczyna robić się zły, dlatego jeszcze bardziej lubię tę postać. Chociaż trzeba przyznać, że w pierwszej części był bardziej interesujący, ale to jest po prostu pokazanie, jak to działa często. Więc naprawdę mega, mega plus. Najbardziej chyba podobał mi się fragment z jego ojcem, kiedy ojciec mówił do niego, że nie obchodzi go, że oni go w szkole dręczą, że obchodzi go tylko dobre imię rodziny i że on ma się zachowywać tak, żeby to dobre imię było nienadszarpnięte. Więc to znowu pokazuje, tak, to co było w pierwszej części, że mamy sobie chłopaka, który ma jakiegoś tam psychologa, psychiatrę, nie wiem, a ojciec tak naprawdę ma to gdzieś, widząc, że syn ma jakieś problemy, tylko cały czas interesuje się tym, żeby o rodzinie źle nie gadali. I scena, w której Nathan, to też jest ewentualne, zależnie od tego, jakie się wybory podejmie, kiedy Nathan mówi coś w stylu odwalcie się i wychodzi w trakcie przedstawienia ze sceny. Z jednej strony jest urocze, taki foszek, a z drugiej strony pokazuje właśnie nadal, że z takich mniejszych problemów robią się właśnie większe. I bardzo, bardzo się cieszyłam z tego, że mogłam tak naprawdę decydować, jak chcę traktować, czy Wiktorię w scenie, w której Chloe może jej dać złe zadanie domowe albo tego nie zrobić. Albo właśnie ta scena, w której Nathan jest dręczony przez kolegę, a Chloe może albo stanąć po jego stronie, albo nie. To też jest ciekawe, bo mamy tam postać Drew, który z jednej strony... No to też jest taki, myślę, problem dla kogoś, kto zna poprzednią część, bo wiemy, że on jest bratem kolegi Max i tak naprawdę... Myślimy sobie, ej, on powinien być dobry, ale później dowiadujemy się, że jego ojciec stracił pracę, że jest bezdomny. I jakby z jednej strony nie można usprawiedliwiać tego, że on dręczy nawet nie ojca, który mu tą pracę zabrał, tylko syna, który nie zabrał mu pracy. A z drugiej strony no ciężko jest jednak patrzeć tak na ojca, który nie ma pieniędzy, nie ma domu, więc też jakby Drew chciał jakoś tą swoją wściekłość wyładować, chociaż niezbyt dobrze to wyszło. Albo to, że kiedy chcemy pomóc Nathanowi, czy tam być miłym dla Wiktorii, a na koniec i tak się okazuje, że oboje nas wyzywają od najgorszych, bo przecież, cóż, to też jest takie ludzkie niestety często, że chcemy komuś pomóc, a to i tak wychodzi później źle. I to my obrywamy, więc to było na pewno frustrujące w trakcie gry, ale myślę, że niestety często prawdziwe. No i kolejna z postaci, tak naprawdę za Nathanem, moją drugą najkochańszą postacią z tego uniwersum jest Frank. Tak więc znowu mamy całkiem spory kawałek o życiu Franka. Szczególnie, że było o nim niewiele tak naprawdę w pierwszej części, ale nadal jakby ta jego relacja z Rachel, no bo jedyne co mamy w tej grze, to scenę, w której, nie wiem, oni zerkają na siebie tak nieśmiało raz czy dwa w trakcie gry i Chloe potem patrzy i się dziwi, czemu oni tak się gapią na siebie. Ale jakby to nadal jest niewiele, więc nie wiem, ja to odbieram tak, że jeszcze ich romans się wtedy nie rozpoczął, a nie, że oni jakoś tam ukrywają to, nie wiem, ale naprawdę lubię Franka. I chociaż on też nie był dobrym człowiekiem bez wątpienia, to myślę, że jednak jest lepiej przyjmowaną postacią od Nathana.
Po pierwsze to, że pojawił się Pampidou, który był jeszcze małym szczeniaczkiem i nikogo nie chciał zagryźć, bo raczej nikt by się nie przejmował szczeniaczkiem. I to, jak Frank go traktował, jak był dla niego miły, jak jakby załatwiał mu jedzonko, szukał porad, co robić, żeby on się dobrze czuł, jak się opiekować takim małym pieskiem. No i to, że go uratował z walk psów, to też było wspomniane w pierwszej części. Więc jakby znowu mamy postać, która robi złe rzeczy, strzela do ludzi, handluje narkotykami, zastrasza wszystkich, cholera wie co jeszcze, ale jednocześnie nie jest to ktoś, kto jest w 100% zły, więc jakby znowu mamy takie ludzkie pokazanie, że nie można kogoś oceniać, że jest albo biały, albo czarny, koniec, kropka, bo tak naprawdę większość ludzi jest po prostu szara, jeśli chodzi o ich postępowanie w życiu, tak? I tak naprawdę Frank był tutaj o wiele spokojniejszą postacią i na początku dziwiło mnie to, nie wiedziałam dlaczego. Jakby dopiero później okazało się przy kolejnych scenach, że to jest świadome zagranie twórców, co jest raczej dość logiczne, ale tym bardziej doceniam.